W tym filmie przedstawimy przykłady zadań na dowodzenie w geometrii. Są one bardzo dobrym treningiem rozumowania matematycznego, ćwiczą umiejętność poprawnego wnioskowania i uporządkowanego powoływania się na założenia, na znane fakty oraz na poprzednie kroki dowodu. Zobaczmy, jak może to wyglądać na podstawie następującego zadania. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym równe są boki AC i BC. W tym trójkącie poprowadzono wysokość AD. Udowodnij, że kąt ACB jest dwa razy większy od kąta BAD. No i mamy zadanie na dowodzenie. Nie wiem, czy potraficie rozwiązywać zadania geometryczne nie posługując się rysunkami pomocniczymi. Na rysunku ten trójkąt może wyglądać na przykład tak. Zwróćcie uwagę na to, że często zadanie na dowodzenie w geometrii Możemy przeformułować na zadanie na obliczenie. Zamiast rozwiązywać problem na poziomie ogólnym, możemy zobaczyć główną myśl dowodu na podstawie przykładu. Jeżeli nie czujecie się jeszcze swobodnie w zadaniach na dowodzenie, może łatwiej będzie myśleć o następującej modyfikacji przedstawionego problemu. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym boki AC i BC są równe. W tym trójkącie poprowadzono wysokość AD. Ponadto kąt BAD ma 24 stopnie. Oblicz miarę kąta ACB. Przyjrzyjmy się, jak wygląda to na rysunku. Wiemy, że kąt BAD ma 24 stopnie, a chcemy obliczyć miarę kąta ACB. Co możemy wywnioskować z założeń zadania? Z założeń wiemy, że odcinek AD jest wysokością w trójkącie ABC, a zatem kąt ADB jest prosty. Ponieważ suma kątów trójkąta jest równa 180 stopni, więc rozważając trójkąt ABD, otrzymujemy wniosek, że kąt ABD ma 66 stopni. W założeniach zadania znajduje się również informacja, że boki AC i BC są równe, czyli jest to trójkąt równoramienny. Wiadomo, że w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe, a z założeń wynika, że kąt BAC jest równy kątowi ABC, czyli ma 66 stopni. No i jesteśmy blisko rozwiązania, bo jeżeli teraz ponownie odwołamy się do twierdzenia o sumie kątów trójkąta, to rozważając trójkąt ABC otrzymujemy wniosek, że kąt ACB ma 48 stopni. Co kończy rozwiązanie? Zobaczmy teraz, jak przekształcić rozwiązanie zadania drugiego na obliczenie, na rozwiązanie zadania pierwszego, na dowodzenie. Oznaczmy grecką literą alfa nieznaną miarę kąta BAD. Dalej wszystkie obliczenia będziemy wykonywać z wykorzystaniem tej niewiadomej. Podobnie jak poprzednio, wiemy, że ten kąt jest prosty, więc stwierdzenia o sumie kątów trójkąta, ten kąt ma 90 stopni minus alfa, czyli Kąt CAB również ma 90 stopni minus alfa, bo zgodnie z założeniami boki AC i BC są równe. I na koniec ponownie stwierdzenia o sumie kątów trójkąta. Kąt ACB ma 180 stopni minus 90 minus alfa minus 90 minus alfa. A to równe jest 2 alfa, co kończy dowód. Całe to rozumowanie wygodnie jest przedstawić w postaci tabelki. Taka tabelka, zwłaszcza na początku przygody z dowodami matematycznymi, pomaga w pilnowaniu ścisłości rozumowania i zapobiega korzystaniu z nieuzasadnionych przypuszczeń. Na początku oznaczyliśmy kąt BAD przez alfa, z założenia wywnioskowaliśmy, że kąt ADB jest równy 90 stopni. Stwierdzenia o sumie kątów trójkąta mamy, że kąt ABC równy jest 180 stopni minus kąt BAD minus kąt ADB, zatem z punktów 1, 2 i 3 wnioskujemy, że kąt ABC jest równy 90 stopni minus alfa. Z założenia, że boki AC i BC są równe, wynika, że kąt BAC jest równy kątowi ABC. Z punktów 4 i 5 otrzymujemy więc, że kąt BAC również ma 90 stopni minus alfa. Ponownie korzystając z twierdzenia o sumie kątów trójkąta, otrzymujemy wniosek, że miara kąta ACB jest równa 180 stopni minus miara kąta BAC minus miara kąta ABC. I wykorzystując punkty 4, 6 i 7 oraz przeprowadzając proste obliczenie, otrzymujemy wniosek, że kąt ACB równy jest dwukrotności alfa. Co chcieliśmy pokazać? Spróbujmy w podobny sposób uzyskać rozwiązanie następującego zadania. Na bokach BC i CD prostokąta ABCD zbudowano na zewnątrz prostokąta dwa trójkąty równoboczne BCE i CDF. Udowodnij, że odcinki AE i AF są równe. Rozumowanie matematyczne nie zawsze przebiega po sznurku, tak jak w przypadku poprzedniego problemu. Zdarza się, że w trudniejszych i często ciekawszych zadaniach należy samodzielnie sformułować pewne robocze przypuszczenia, a dopiero uzasadnienie tych przypuszczeń doprowadza nas do rozwiązania. W tym wypadku dobrze wykonany rysunek może zasugerować nam, że trójkąty ABE i FDA są przystające. To znaczy, moglibyśmy wyciąć jeden z nich i dokładnie nałożyć na drugi, ale to, że tak to wygląda na naszym rysunku, nie oznacza, że jest to prawdą dla każdego prostokąta ABCD. Być może, gdybyśmy inaczej narysowali prostokąt ABCD, trójkąty te wyglądałyby zupełnie inaczej. Dlatego, zanim będziemy powoływać się na przypuszczenie, że trójkąty ABE i FDA są przystające, musimy to przypuszczenie udowodnić. Zobaczmy, jak może wyglądać taki dowód. Zastanówmy się, jakie wnioski dotyczące tych dwóch trójkątów możemy wyciągnąć z informacji zawartych w założeniach. Wiemy, że przeciwległe boki prostokąta są równe, czyli odcinki AB i CD są równe. Ponadto, trójkąt CDF jest równoboczny, czyli odcinki CD i DF są równe. Oznacza to, że boki AB i DF zacieniowanych trójkątów są równe. Analogicznie dowodzimy, że odcinki AD i BE są równe. Najpierw korzystając z tego, że czworokąt ABCD jest prostokątem, a potem z tego, że trójkąt BCE jest równoboczny. Te dwie równości boków to wciąż za mało, żeby stwierdzić, że trójkąty ABE i FDA są przystające. Na przykład przedstawione trójkąty PQR i XYZ mają dwie pary boków równej długości. A nie są przystające. Aby stwierdzić, że trójkąty ABE i FDA są przystające, możemy na przykład pokazać, że kąty ABE i FDA są równe. Ta cecha przystawania trójkątów nazywana jest cechą bok-kąt-bok. Bok. Ponieważ czworokąt ABCD jest prostokątem, to kąt ADC jest prosty. Trójkąt CDF jest równoboczny, co oznacza, że kąt CDF ma 60 stopni. Wynika stąd, że kąt FDA ma 90 plus 60 stopni, czyli 150 stopni. Analogicznie dowodzimy, że kąt ABE ma 150 stopni. Kąty FDA i ABE są zatem równe. Więc na podstawie poprzednio dowiedzionych równości boków i cechy przystawania trójkątów bok-kąt-bok bok, wnioskujemy, że trójkąty ABE i FDA są przystające. To znaczy, że wzajemnie odpowiadające odcinki AE i AF są równej długości, co kończy rozwiązanie. Tak jak poprzednio, spróbujmy to rozumowanie zapisać w usystematyzowany sposób w postaci tabelki. Najpierw zauważyliśmy, że AB równe jest DC, bo czworokąt ABCD jest prostokątem. Następnie stwierdziliśmy, że DC równe jest DF. Z założenia, że trójkąt DCF jest równoboczny, z punktów 1 i 2 wnioskujemy, że AB równe jest DF. Analogicznie uzasadniliśmy, że AD równe jest BE. Czworokąt ABCD jest prostokątem, więc kąt ADC jest prosty. Trójkąt CDF jest równoboczny, więc kąt CDF ma 60 stopni. Z punktów 7 i 8 wnioskujemy, że kąt ADF ma 150 stopni. Dla czytelności tabelki w tym momencie ukryliśmy niektóre z poprzednich punktów. Analogicznie dowodzimy, że kąt ABE również ma 150 stopni. Punkty 9 i 12 oznaczają, że kąty ADF i ABE są równe. W tej sytuacji punkty 3, 6 i 13 na mocy cechy przystawania trójkątów bok kąt bok pozwalają stwierdzić, że trójkąty FDA i ABE są przystające. Przystawanie tych trójkątów oznacza, że odcinki AF i AE są równe. Co mieliśmy uzasadnić? Zachęcam Was, abyście samodzielnie zmierzyli się z zadaniami 4, 5 i 6 i zapisali ich rozwiązania przy użyciu tabeli. W zadaniu czwartym na bokach prostokąta zbudowano na zewnątrz prostokąta dwa trójkąty równoboczne i mamy udowodnić, że zaznaczony na czerwono trójkąt jest też równoboczny. W zadaniu piątym zbudowano dwa trójkąty równoboczne na bokach równoległoboku, też po jego zewnętrznej stronie, i również mamy udowodnić, że trójkąt z zaznaczonymi na czerwono bokami jest równoboczny. W zadaniu szóstym dane są dwa kwadraty i mamy udowodnić, że zaznaczone na czerwono odcinki są równej długości. Dla ułatwienia, na przedstawionych ilustracjach zaznaczone są trójkąty, które okazują się być przystające. Przypominamy, że zanim skorzystamy z tego faktu, należy go dokładnie uzasadnić. Miłego rozwiązywania.